Witam, ja jestem Zenek, to jest City Skylines, to jest moje miasto, czyli Rockwood, kamienne drewno, jak kto woli. Na chwilę obecną moje miasteczko liczy sobie 16 600 mieszkańców. Zarabiam całkiem przyzwoity hajs, jakieś 20 000 tygodniowo. To są tygodniówki raczej. No specjalnie nie ma na razie zapotrzebowania na żadne nowe budynki, czy też na nowe strefy, także tutaj tu mamy strefę mieszkalną, tu mamy handlową, a tu mamy strefę przemysłową. Ale myślę, że jak przyspieszę czas, to coś się na pewno powinno pojawić. Doradcy w razie podziękuję. Jak jest kolejny achievement do zrobienia? Kolejny achievement to jest osiągnąć 20 tysięcy mieszkańców, dostanę trzecią pożyczkę, będę mógł zaciągnąć. No pożyczki mi są niezbyt specjalnie, są potrzebne, to miasto jest bardzo rentowne. I będę mógł budować elektrownie słoneczne. Ciekawe, ile taka elektrownia słoneczna generuje prądu. Taka elektrownia produkuje 160 MW. Wow, jest pewnie bardzo, kurczę, ekologiczna. To jest fajna sprawa. Pytanie tylko, czy ona zależy od tego, pewnie od natężenia światła zależy ilość produkowanej energii. Czy jak postawię ją, to czy ona od razu zacznie walić 160 MW i tyle. Dalej mamy jeszcze atomówkę. No i mamy tą, kurczę, elektrownię wodną. Tak się zastanawiam, może sobie wybudować elektrownię wodną gdzieś tutaj u ujścia tutaj, czy tutaj w miejscu, gdzie te rzeki się z sobą łączą. Tylko jak? Pytanie tutaj. Jakąś tamę postawić. No problem w tym, że jak tamę postawię, to ta rzeka się zacznie spiętrzać i się może jakieś rozlewiska się mogą porobić lub jakieś inne tsunami. Szczerze mówiąc, jeszcze nie budowałem w tej grze zaporę i elektrowni w sumie jest połączona z tą zaporą, no ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to lecimy. Nie będę tego już dłużej trzymał na pauzie. Przyspieszę sobie troszkę. Rzućmy okiem, jak wygląda zagrożenie pożarowe. Tutaj jest na czerwono. To jest w sumie zdrowie, aha, no tak, bo tu jest, kurczę, śmietnik, no tak, troszkę chorują przy tym śmietniku, nie powiem. A pożary? Pożary są, jest tylko zagrożenie w miejscu tutaj, w tej strefie industrialnej. A, pytanie, czy ja mogę sobie już kupić to kolejny ten kwadracik. Teraz tak. Dobra, kwadracik mogę sobie wciągnąć. Pytanie tylko, gdzie są jakieś fajne zasoby. Tu mamy minerały. Jakieś w sumie rudy. Rudy, jest tu ropa. Ej, ropa się skończyła. O lol, proszę bardzo, jak ją wcięło. Całą, kurczę, bladę wyssali. A tu nie ma wody? O, come on. To dziady, no, całą ropę zużyli. Czemu nie mogę tutaj jakoś tego tak puścić? Nie rozkminiam. Okej. Okay. No, tutaj się nie mogli budować, bo nie było wody, tak jak widać. No, ropa też się skończyła w sumie, więc trzeba będzie chyba wyłączyć ten przemysł, chyba że oni sprowadzają już ropę z innych, kurczę, miast. No kto wie, chociaż wątpię, żeby tak robili. Z tego, gdzie tam gdzieś przeczytałem, jeżeli surowce się skończyły, to oni sprowadzają je później z innych miast. Jak to fajnie wygląda, jak to wszystko brudne jest tutaj, jakiś ściek po prostu jeden wielki. O Boże, aż tutaj się dociągnie, Chryste. No, ciekawie. Najwyżej pompy jakoś tutaj zamontuję następne nowe, jak tu już nie będzie miejsca na kolejne. Chociaż no, mogę iść tutaj w górę rzeki najwyżej montować te pompy. Dobra, czy ja chcę sobie zafundować, powiedzmy, nowy kwadrat? To jest tak. Obfitość żyznej gleby i sporo lasów. Połączenie zewnętrzne, jest tylko kolejowe połączenie. Cena 10 tysięcy. Ile ja mam hajsu? 200 tysięcy, o Boże. To sobie mogę kupić. Stać mnie. Dobra, no to mamy tutaj, kurczę, ziemię uprawne. Myślę, że tutaj sobie nowy przemysł wybuduję. Tu będzie klasyczny przemysł, a tu będzie przemysł rolny jakiś. Na razie i tak nie mam zapotrzebowania na przemysł, więc whatever. Czy ja mam jakieś, kurczę, wyznaczone miejsca pod budowę nowych domów? Mógłbym tak, usunąć to i dać im jakieś większe zagęszczenie. Po prostu, niech się budują. Skoro tak bardzo chcą. To fajnie wygląda, te zagęszczone domki.
Przecież wiem. Czy, znaczy w sumie mogę to centrum zrobić takie zagęszczone, w sumie jakoś tak bardzo mocno, tylko problem, ja się zastanawiam, czy w momencie, gdy zwiększą zagęszczenie, to oczywiście zwiększa się ilość mieszkańców, to pewnie też się zwiększa ilość korków na ulicach. Lol, jak to fajnie już wygląda. Jaka metropolia ładna. Sosnowiec, po prostu Sosnowiec, co tutaj dużo mówić. Dobra, tutaj sobie jeżdżą tymi fajnymi ulicami. Korki, no korki są, już tego raczej nie rozładuję, nie mam zbytnio pomysłu, jak to zrobić. Jakiś ścisk. Trzypasmówka, fajnie. Ale ruch mi się po prostu podoba w tych, że jest genialnie zrobione ten cały... Cała mechanika tego, jak te pojazdy się poruszają, to jest po prostu mistrzostwo świata. Co to jest? Wóz strażacki. Ale fajnie. A, no to wygląda to po prostu genialnie. Takie domki małe, lol. Ale śmieszne chatki. Rezydencja Górniak. O, rezydencja Górniak, proszę. A co my tu mamy? Szkoła średnia. Ola ludzi. O, lol. Emilia Pająk. Szkoła średnia, pracuje. Rezydencja jakaś tam, się będę zagłębiał. Ale fajnie to wygląda, Jezus Maria, jakie tłumy. Ciekawe koło uniwersytetu, co się dzieje. Czy tu też są ludzie koło uniwerku? Ej, patrzcie, ile studentów. Jakiś piesek chyba. Lol, pies. Czeka, no to fajnie. A koło Expo, czy jacyś ludzie się gromadzą? Parkingi koło Expo, samochodziki sobie stoją. Ale ludzie jakieś specjalnie widać koło tego Expo, chociaż zaraz chyba są. Jakieś tłumy są, chociaż koło uniwersytetu było więcej ludzi. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Opera. Ciekawe, koło stadionu, jakbym wybudował stadion, o lol. To by było dobre. Jak wartość gruntu? Uuu, cieniutko. Można by coś wybudować. Na przykład tu. Powiedzmy, że tak. Parę domów musiałem eksmitować, powiedzmy, no ale podniesie się wartość gruntu. Okej. Co my tu mamy? Domki. Czy ja chcę podnieść im wartość gruntu jakoś? Mam taki spory park. Mógłbym mi zafundować. Gdzieś tutaj. Od razu są zadowoleni, chyba. No, jako taka, powiedzmy. Ile mi kosztuje? Plac ze stołami piknikowymi... 15 tysięcy. Co tu ma największy zasięg? I co jest najdroższe, tak naprawdę? To kosztuje 2,5. Park z drzewami. Bo park z drzewami jest najdroższy. Siedniety. Duży plac zabaw, o. To wygląda nieźle. 7,5 tysiąca tylko, hehe. Co to jest? Tutaj go zbudować? Myślę, że tak. Zobaczymy, jak się ucieszą. Czy się w ogóle ucieszą? No coś tam się ucieszyli. Za 7,5 tysiąca dostali park. Dobra, to tak. Czy tu jest jakaś... Tak, tu jest ta szerokopasmowa. Z drzewami i tak dalej. Mam jakoś tutaj wybudować, ale tak daleko chcę to... Powiedzmy, że... Powiedzmy, że zrąbało. No dobra, mniejsza z tym. Okej, tak. Tutaj też puścimy dróżkę. Powiedzmy, że tak. Okej, zgadza się? Mam nadzieję. A teraz pytanie tylko, czy jak chcesz budować wszędzie te szerokie drogi? I one są dość kosztowne tak naprawdę w utrzymaniu. A właśnie, jak się budowało, Boże, te
trasy, kurczę, blade. Estakady. Z shiftem? Najwidoczniej nie. To jak z altem? Też nie. What the hell? Więc muszę znaleźć jakąś odpowiedź gdzieś na forum, jak się budowało drogi, kurczę, blade. Na podwyższeniu to takie na estakady. Dobra, powiedzmy, że tak. A co dalej, co dalej, co dalej, co dalej? Ta jest szeroka. W sumie też jest szeroka. Też niespecjalnie mogę coś wybudować. Tak, tu styknie. Dobra, niech będzie. Coś w tym stylu. Pytanie, czy tutaj ten prądu za chwilę mnie zabraknie. No już mi zabrakło, ekstra. Po prostu ekstra. Prąd chyba wrócił, mam nadzieję. Tak. Świetnie. Pytanie, czy oni czegoś wymagają, coś, czegoś chcą, jakiś przemysł chcą. Czemu tak? Dróżki pobudowane, to dość szerokie te drogi, ale przynajmniej chyba uniknę korków dzięki temu, tak mi się wydaje. A, dobra, przemysł. Czy ja chcę budować przemysł rolniczy tutaj jakoś? Jezus Maria, tu jakiś ścisk. Czy puścić tutaj drogę jakoś z tą? A, tutaj nie mogę. Musiałbym kupić sobie ten kwadrat. No nic, co zrobić, to szkoda. Pytanie, czy ja mogę kupić w ogóle? Nie, nie mogę. Żyzne ziemie. A, to są żyzne ziemie, tak zwane. Żyzna gleba, okej. Dobra, czy oni chcą przemysł, czy oni nie chcą przemysłu? Bo mógłbym pobudować jakiś przemysł. Tak, for fun. Może szeroką drogę im wybudować tutaj już? Taką, z tymi drzewami. Ile kosztuje mi utrzymanie tych? Dolar jeden, a to jest 96 centów. No dobra, niech będzie tak. Zobaczmy te żyzne gleby. No w sam raz tutaj gdzieś są. Tu się pochowała. Żyzne gleby. Dobra, tak. No i damy im ten przemysł. Zobaczymy, czy będą się chcieli tutaj budować. A tu jeszcze pewnie rur nie ma z wodą, dokładnie. Dobra, to już są rury z wodą. Teraz tak, straż pożarna, policja. To jest zdrowie. No są dość zdrowi, straż pożarna. Postawimy im tu jakąś, kurczę, remizę. For fun. Wielkie miasto, ja mogę budować sobie elektrownię słoneczną w takim razie. Nice. Czy to jest krzywo? Tu jest krzywo. Okej, teraz jest prosto.
No i teraz pytanie, czy oni chcą tu się osiedlać, czy nie? Tutaj sobie zrobimy nową strefę. To będzie strefa dla rolnictwa. Zobaczymy, czy oni chcą tutaj coś budować dla rolnictwa, czy nie. O, coś powstaje. Elegancko. Pożary. No, pożarów nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia z pożarami. Dokąd to pocisnąć? Można tutaj chyba. Tutaj nie muszą być jakieś szerokie drogi, bo tutaj, jak widać, ścisku, jeżeli chodzi o samochody, to nie ma. Się wydaje. Okej, woda. Dobra, jest i woda. Czy tu są żyzne ziemie? No tak średnio tutaj są żyzne ziemie. Musiałbym ogarnąć jakąś tą nową strefę tu. Jakoś tak. Zaraz, to nie tak. Wzgórze jest i co? No to zrobimy tak, po prostu jedną strefę nową. No to się zamaluje. Dobra, jest. Okej. Mamy tutaj jakieś żyzne gleby. Wygląda na to, że mamy. Tutaj są najlepsze, tak naprawdę. Dobra, sobie pomaluję się jak w pańcie. Ciach, ciach, ciach. Miodzio. Pytanie, czy coś tu się wybudowało? Baking Company. No proszę, jakiś piekarz założył, kurczę, firmę. Dobra. Czy oni coś wymagają? No niespecjalnie. Zarabiam hajs, hajs się zarabia. Można by w sumie rzucić okiem na podatki. Ja dałem wszędzie 10%, metro sobie jeździ, okej. Pytanie, czy dawać im jakieś tam dodatkowe bariery, podatki. Podwyższone podatki w rejonach mieszkalnych o małym zagęszczeniu, podwyższone podatki w rejonach o dużym zagęszczeniu. Ulgi podatkowe dla rejonów mieszkalnych o małym zagęszczeniu. Tutaj ulgi z kolei. Ulgi podatkowe dla biur. Damy ulgę podatkową dla biur. Co to jest? Entuzjasta małych przedsiębiorstw. Korzyści dla małych przedsiębiorstw. Budynki w rejonach handlowych o małym zagęszczeniu podwajają swoją sprzedaż. Trzymanie 2 centy za budynek. Mecenas dużych przedsiębiorstw. Zaawansowane technologie, co to jest? Zmienić budynki mieszkalne w o wiele fajniejsze, inteligentne domy, aby zwiększyć wartość gruntu wokół nich. Nieznaczne zwiększenie wartości gruntu, utrzymanie 4 centy za budynek. O, ale co drugie jest. Czy ja chcę zwiększać wartość gruntu? Nie wiem, co tak naprawdę daje mi ta wartość gruntu. Dobra, przyspieszmy sobie, zobaczymy, na co kurczę się. Jakie potrzeby mi się, kurczę, stworzą, że tak powiem. Metro. Czy ja chcę jakieś nowe stacje wybudować? Bo przydałoby się coś postawić. Naprawdę gdzieś tutaj, koło tego Expo. Co ja mam tą kolej dziwaczną? No i co, tutaj wybudować sobie? Może tutaj gdzieś ich dowozić do pracy? Czemu nie mogę obracać tymi, kurczę, blade? Okej, puścimy to metro tak. Tak. Styknie. Teraz trasa, jak będzie się kulało. Tutaj
Tutaj jakieś wielgachna trasa zrobię. Tutaj po obrzeżu. Tutaj i tutaj. No i jolo, niech sobie jeździ. Kursuje już? Wygląda na to, że kursuje, chociaż nie wiem, jeszcze nie widzę, żeby wyjechało. Pytanie, skąd to metro ruszyło? No, na szczęście nie ma żadnej kolizji, jeżeli chodzi o to metro. Myślę, że to jakieś stłuczki będą czy coś. Ale nie ma. Można sobie puszczać dowolną ilość wagonów w takim razie. Dobra, szkolnictwo. No, może budujemy jakąś szkołę średnią. Co oni tutaj marudzą? Nagromadzenie śmieci. O, shit, to niedobrze. 90, no tak, za chwilę trzeba będzie zbudować kolejne wysypisko. Dobra, to można tak, zafundować im kolejne wysypisko chyba, najpierw drogę się tu postawi. Okej, tak, tak. Tutaj damy kolejne wysypisko. Dobra. No i bingo, jakiś dostęp. I tyle. Teraz tak, czy ja mogę zbudować tutaj coś, co podniesie mi wartość tego? No nie, musi być przy drodze niestety. Trochę szkoda. Okej, tutaj damy im możliwość budowania zakładów. Dobra, wszystko się zgadza, tylko że na razie nie potrzebują zakładów, taki mały mek. Śmieci się wywożą. Pytanie, czy spalarnię kolejną wybudować? Niech będzie. Dwie spalarnie będą na razie, się przyda. Przestępczość nie ma w ogóle, zanieczyszczenia. No, genialnie. Zdrowie? Coś tam chorują. No, tam gdzie są śmieci, to chorują, kurczę blade. To jest już zapełnione chyba. Nie wiem, może wybudować to śmietnisko gdzieś tutaj bliżej? Skoro oni tak tutaj marudzą na te śmieci. Nie wiem, gdzie wybudować ten śmietnik. Tutaj jakąś strefę industrialną zrobić. Tak. Wywieźli im te śmieci? Nie, Boże. To damy im śmietnik tutaj. Niech się cieszą. Dobra, będzie kolejny śmietnik, co zrobić. Pytanie, czy ten śmietnik będzie miał tu prąd. Problem w tym, że tu nie ma prądu chyba. Fantastycznie. Zaraz. A to coś działa? Trzymanie nie funkcjonuje. Pytanie dlaczego? A jak z wodą jest? O, nie jest najgorzej. Wywieźli im te śmieci, czy nie? No chyba wywieźli. Dobra, czy ja mam tu jakieś zapotrzebowanie na jakieś cudaki? Wow, nie ma prądu? No w sumie chyba to wysypisko nie potrzebuje prądu. No to wychodzi, dokładnie. Pełen wypas. Śmietnik nie potrzebuje prądu, wychodzi na to. Dobra, może już będę budował wszędzie te podwójne drogi. Bardzo.
Jest jakieś zapotrzebowanie na handel, jest nawet zapotrzebowanie. Wow, ale to się rozrasta. Genialnie to wygląda. Jolo, jolo. Co oni tutaj mają? Wystarczyły liczby pracowników? Aj, serio. Jak to metro jeździ, Chrysta? Może zbudować im tu stację? Jakąś taką. A, to się samo obraca, dobra. Dobra, damy im tu stację. Połączymy ją. Takim czymś. Heja. Niech teraz te metro śmiga sobie. Jeździ, połączone, wszyscy zadowoleni, ekstra. Pytanie, czemu te pociągi, kurczę, nie mogę budować tych pociągów cholernych. Nie wiem, znaczy wybudowałem, ale nic nie jeździło, więc tak trochę średnio wyszło. Pytanie, jak tam wartość gruntu? No, nie jest najgorzej. Co ja bym mógł wybudować tutaj? Jakiś park. Choćby taki. Nie wiem tak naprawdę, co jeszcze daje ta wartość gruntu, no ale warto inwestować w wartość gruntu. Ciekawe jak szkoły, pożarnictwo i tak dalej. Policja, spoko, 8% przestępstw. A zdrowie? No nie chorują. Najważniejsze, żeby śmieci wywozić, to nie będą chorować. Wygląda na to. Straż pożarna, bez problemów. To jest tak, czy oni tutaj nie mają ropy już? Właśnie, to jest problem. No, tu nie ma wody w ogóle, seriously. Czy oni mają surowce? Budynek przemysłowy funkcjonuje normalnie. To spoko. Bo tej ropy to tu już chyba nie ma. Wszystko wypili. Dobra, jest jakieś zapotrzebowanie na handel niewielkie. A, gdzie im dać ten handel? Właśnie, rejon biurowy. Rejon biurowy zapewnia wykształconym mieszkańcom miejsca pracy o stworzenie w miejscu, uniwersytetu, aby zapewnić odpowiednich pracowników biurowych. O, to spoko. Pytanie, czy mogę sobie dać taką strefę biurową. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy ktoś to będzie chciał się osiedlać. W tych strefach biurowych tu nie ma prądu? Zaraz, o co chodzi? Ej, zużycie elektryczności 313. Super, potrzeba elektrowni nowej. Dobra, wybuduję sobie chyba tą słoneczną. 80 tysięcy. Elektrownia ta 80 tysięcy. Tutaj ją gdzieś pacnąć. Słoneczne cudo. Czy mogę tutaj, nie mogę wybudować. Proszę bardzo, jest elektrownia słoneczna. Tylko tak, pytanie, czy one potrzebuje słońca jakoś bardzo, bardzo mocno. Produkowana energia 160 MW, od razu produkuje. To miodziu, będę sobie stawiał takie elektrownie słoneczne, myślę, że będą dość dobre. Dobra, czy mamy prąd? Powinien już być wszędzie prąd. Teraz tak, czy coś tu się pobudowało na tych kurczę nowych polach dla moich elit? Tak średnio. Właśnie, jak szkolnictwo wygląda? Wyższe, tak średnio trochę. Tu są niby zadowoleni, szkoły średnie. Dobra, dajmy podstawówki. Dają radę chyba podstawówki. Najgorzej jest ze szkołami średnimi. Kaman. Proszę bardzo, jeszcze jedna szkoła średnia. A uniwerek? Jest jeden. To co, drugi postawić uniwerek?
to się kształcili na potęgę. Gdzieś tu 75 tysięcy. Dobra, niech będzie. Dwa uniwerki. Tak zwane YOLO. Ej, właśnie, a co mogę budować z tych... Wow, ale mam bajerów do wybudowania. Co ja tu mam? Wieża transportowa. O kurczę. Pasaż... Pasaż powściągliwości. Eleganckie centrum handlowe, to kosztuje 45 tysięcy. O lol, zor. Urząd podatkowy? Co to daje? Twoją się troją, by wykorzystać wpływ z podatków zgodnie z twoimi wytycznymi. Wymóg do wybudowania elektrowni termojądrowej. Świetnie. Chryste, już jest wszystko odblokowane? Nie, jeszcze park biznesowy, obserwatorium jakieś. Wow. Wieża wysokie odsetki. 120 tysięcy. Ciekawe nazwy. Co ja tutaj mam? Teatr Cudów. 170 tysięcy. Katedra Obfitości. Wow. Stadion. Statua Dobrobytu. Gdzie ją sobie zafundować? Ile to wymaga miejsca w ogóle? Ta moja Statua Dobrobytu. Damy Statuę Dobrobytu. Tu aż jeden uśmiech normalny. Wow. Statua Zakupów. Może gdzieś jakimś... W miejscu handlowym, gdzie są, kurcze, handlarze. Tutaj. Proszę bardzo, statua zakupów. Dobra, co ja jeszcze mogę tu wybudować? Co tu mam? Statua przemysłu. To pewnie gdzieś tutaj można by postawić. Tą statuę przemysłu. Albo tu, może, o. Wow, para zadowolenia wpadło, no nie powiem. A co tu się dzieje? Czemu oni tutaj umierają? Zmarły mieszkaniec. Wow, 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 wow. Sługi pogrzebowe. Chyba potrzebują, kurczę, blada ten. Jakiegoś krematorium. Tak mi się wydaje. Krematorium będzie potrzebne. No, czy w sumie nie, cmentarz. Tak, albo krematorium, albo cmentarz. Nie wiem, co lepsze. 8 tysięcy, krematorium. Dobra, zbuduję im krematorium. Ale pypać dziwny mały. Czemu tu nie mogę wybudować tego cmentarza? Dobra, to... Proszę, cmentarz, bingo, niech leci. Może jeszcze krematorium zafundować. Jak cmentarz plus krematorium, będzie takie combo. O, niech się cieszą. Bingo. Nice, tylko że wody nie ma. Budujemy, połączymy jeszcze, żeby było kulturalnie, ciśnienie większe i tak dalej. Czemu nie mogę tego tutaj połączyć jakoś? Tak, 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 nice, dobra.
Jest woda, jest prąd, miodzio. Dobra, panie i panowie, ja będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ile moich mieszkańców, ile moje miasto ma mieszkańców? 25 tysięcy. Czy oni marudzą, że są jakieś truposzczaki? No coś tam marudzą. Jest dodatkowy cmentarz. No ile mamy? Dwa cmentarze, krematorium. Powinno styknąć chyba. 1000, kurczę blade. 1000 pochowanych, pojemność 6000. Miodziu. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.